Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Burze gradowe przed wami, aby wybić ciemność, w której głęboko siedzicie i której dobrowolnie puścić bez chcenia jesteście. Więc odrywanie od was ciemności może się zakończyć utratą ziemskiego okrycia. Nadmiernie już do ciemności przywykliście. Jęczeć będziecie. Bez szukania was już będzie przez kogokolwiek. A wam wśród zniszczeń trudniej będzie do mnie dotrzeć. A wielu, traciwszy gęstą materialną otoczkę, uczyni sobie szansę zlotu na poziom duchowo-istotny, już zbyt mało możliwą. Wielu z was ma krew na rękach swoich bliskich, których na swojej drodze spotykacie i swój los nadal przeklinacie. Spadają na was tragedie. Wielu z was jej znakiem już dziś jest skażonych. I dalej krzyczycie. Według Pana Stworzyciela prawa zniszczenie dla tak ciemnej ludzkości, ich obecnych przywódców świeckich i religijnych się dokona. Za słabo wierzycie we mnie dziś, to równocześnie wyrzekliście się Pana Stworzyciela. Wasza wiara jest ciemna, jak wasz rozum służący Lucyferowi. Nadmierne myślenie to ołtarz, który w swoim ziemskim ciele postawiliście sobie duchu, będąc narzędziem ciemności. I nawet gdy tych oczywistości bez pojmowania jesteście, bo zbyt mało chcecie, to brak jest zwalniania was odpowiedzialności za cały wasz byt. Wydarzenia jasno wam pokazują drogę do zatracenia. Ostatniej, jedynej drogi na poziom duchowo-istotny bez widzenia jesteście. Mało chcecie widzieć w swoim zaciemnionym, ziemskim byciu. Błyskawice obecnie rozdzierają toczki ciemnych i chętnych sług, nawet gdy posługują się imieniem Pana Stworzyciela. Lecz już tylko w celach utrzymania świeckiej władzy i swojego komercyjnego, kościelno-religijnego przedsięwzięcia, jakże ziemskiego. Wróci do was wszystko z nawiązką, którą dziś swoim odrzuceniem słowa Pana Stworzyciela uczyniliście.